W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o aplikacjach mobilnych, które będą Wam przydatne w czasie podróży. Oglądajcie! Nie jest to na pewno skierowany film do osób, które podróżują z mapą i kompasem. Wielki szacun dla nich. Do niedawna też tak podróżowałem i uważałem, że to jest naprawdę coś. Do momentu, kiedy kolega nie pokazał mi, jak można łatwo się odnaleźć w mieście na przykład przy użyciu Google Maps. Jakie to jest o wiele prostsze, łatwiejsze i mniej stresowe. Więc może takie osoby też się przekonają, że Google Maps będzie im bardzo przydatna w czasie podróży. Pamiętajcie o tym, że jest to super poradnik podróżnika, gdzie mamy cel bardzo szlachetny, jest nim wymiana doświadczeń podróżniczych. Ja Wam opowiadam o moich, a Wy swoje zawieracie w komentarzach pod tym filmem, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. I teraz przejdźmy do pierwszej aplikacji. Google Maps. Bardzo po amerykańsku to powiedziałem. Możemy znaleźć miejsca, hostele, restauracje, knajpy, punkty takie turystyczne, które chcemy odwiedzić. Możemy wyznaczyć sobie trasę, zamówić Ubera. Czasami środki transportu publicznego są pokazywane, jak możemy dojechać do danego miejsca. Możemy oznaczyć miejsca, które chcemy odwiedzić, zrobić plan podróży i zwiedzania. Za pomocą map satelitarnych możemy sprawdzić albo znaleźć jakieś ciekawe miejsca, które nie są oznaczone na mapach. Ponadto, na przykład będąc w górach, możemy sprawdzić, jak tam teren się układa. Natomiast jeden minus ma ta mapa. Nie działa za bardzo bez internetu. Wiadomo, ten obszar, w którym byliśmy po raz ostatni, mając dostęp do internetu, on jest w jakiś sposób zachowany. Wystarczy, że on się gdzieś tam usunie, bo wyczyścimy na przykład pamięć telefonu i możemy być w pupie. Ponieważ gdzieś szliśmy na przykład do dziwnego lokalu wynajętego z Airbnb i nagle nam się kasuje. Miałem tak. Niestety obszary offline nie są dostępne w każdym kraju. Nie da się ich ściągnąć, co jest dużym minusem, dlatego trzeba mieć pod orędziu aplikację do nawigacji do map offline. I na przykład ja posiadam w tej chwili Maps.me, ale to może być każda aplikacja, która jest w danym momencie na topie w Google Play czy w Waszym iStore. Jeśli planuję noclegi w komfortowych, cywilizowanych warunkach, o tym jak znaleźć takie tanie noclegi mówiłem w odcinku, do którego link tutaj się pojawi w kartach. Kolejną aplikacją, jaką obowiązkowo posiadam i jeśli korzystam z danego serwisu, jest to przeważnie Booking.com albo Airbnb. Po pierwsze, obsługa tych serwisów przez aplikację jest o wiele łatwiejsza. Są zapisane wszystkie dane, które potrzebuję do szybkiej transakcji, więc polecam Wam instalację aplikacji mobilnej do Waszego serwisu do bookowania noclegu. Kolejną aplikacją, jaką posiadam, to jest TripAdvisor. Nie za często z niego korzystam, ponieważ nie lubię takich atrakcji, które są gdzieś tam polecane. Natomiast jeśli chodzi o na przykład o szukanie jakiejś restauracji, albo jak chcę faktycznie sprawdzić jakieś miejsce, gdzie można co zobaczyć, albo co ciekawego można zrobić, wchodzę na TripAdvisor. Jest to taki plus, że tam ludzie z całego świata piszą swoje recenzje. Zanim przejdziemy do ostatniej grupy aplikacji, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Kurs na Wschód. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostaniecie z nami na dłużej. Do ostatniej listy aplikacji należą wszystkie przeznaczone do sprawdzania rozkładu jazdy, wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej w danym mieście. Jest to zawsze instalujemy, jeśli jest tylko dostępna jakaś zrozumiała wersja języczna dla nas. I'm from America. Don't speak your booga-booga language. Kolejną grupą mogą być aplikacje do darmowych Wi-Fi. Też ekstra przydatne, jeśli podróżujemy w jakimś kraju, gdzie nie stać nas na przykład na internet mobilny. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.